Witaj na kanale. Film składa się z dwóch części. Część pierwsza to podstawowe informacje o zwierzaku, natomiast część druga to odgłosy zwierzaka. Odgłosy możesz wykorzystać w dowolny sposób. Gdzie chcesz, jak chcesz. Zupełnie za darmo. Królik Europejski, znany również jako królik dziki, jest gatunkiem ssaka należącym do rodziny zającowatych. Jest uznawany przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody za gatunek zagrożony, co podkreśla jego zmniejszającą się liczebność w środowisku naturalnym. Rozprzestrzenił się on szeroko poza swoje naturalne środowisko, początkowo obejmujące Półwysep Iberyjski, południową Francję i Afrykę Północną, stając się gatunkiem inwazyjnym w wielu regionach świata. W Polsce króliki występują głównie w południowo-zachodniej, zachodniej i środkowej części kraju. Ale nie są tam zbyt liczne. Króliki europejskie charakteryzują się stosunkowo jednolitymi wymiarami w całej swojej populacji. Typowa długość ciała tych zwierząt mieści się w przedziale 35 do 45 cm, a ich waga waha się od 1,4 kg do 2,5 kg. Króliki mogą żyć od 3 do 9 lat, choć w odpowiednich warunkach i przy dobrej opiece mogą dożywać około 10 lat. Ich futro ma zazwyczaj barwę brązowo-szarą, lub żółto-szarą, z białoszarym lub popielato-szarym spodem Królik ciała. europejski jest zwierzęciem roślinożernym, co oznacza, że jego dieta składa się głównie z roślin. Latem preferuje soczyste rośliny, podczas gdy zimą przechodzi na gałązki drzew, krzewy, trawę oraz bulwy i korzenie wygrzebane z pod ziemi. Króliki stanowią ważne ogniwo w łańcuchu pokarmowym, będąc pokarmem dla wielu drapieżników w tym dla lisów, dzikich kotów, ptaków drapieżnych oraz człowieka, zwłaszcza w obszarach, gdzie polowania są popularną formą rekreacji lub źródłem pożywienia. Naturalne siedliska królika europejskiego to przede wszystkim łąki, pola i tereny trawiaste. Preferuje miejsca z piaszczystą glebą, unikając terenów podmokłych i wnętrz lasów. Jednak adaptacja do różnorodnych warunków środowiskowych pozwoliła mu zasiedlić również inne tereny. Takie jak nasypy kolejowe, lasy sosnowe, brzegi lasów, parki miejskie czy uprawy rolnicze. Obecnie Królik Europejski jest rozpowszechniony na całym świecie, zarówno w swojej udomówionej formie, jak i w środowiskach naturalnych oraz półnaturalnych. Królik Europejski jest przedstawicielem domeny Eukariontów, królestwa zwierząt typu strunowców, gromady ssaków, rzędu zajęczaków i rodziny zającowatych. Jest jedynym współcześnie występującym przedstawicielem rodzaju królik, opisanym naukowo po raz pierwszy przez Karola Linneusza w 1758 roku. Gatunek ten charakteryzuje się różnorodnością podgatunkową, jednakże różnice te często są minimalne i oparte na nielicznych cechach zewnętrznych, co czyni ich rozróżnienie trudnym.